Dawno, dawno temu żył sobie mały sen. Nie wiadomo, kto go śnił. To był naprawdę malutki sen. Mały sen pomyślał: nie chcę znikać. Co mam uczynić, żeby ludzie mi śnili? Mały sen myślał i myślał, aż w końcu wymyślił: sprawię, by ludzie do mnie przychodzili. Wtedy oni wyślą mi świat. Pierwsza ulica odważnie wkroczyła w ten świat. Dłoni wierząc, niż którym walczyła już od lat. Ścinając na drodze swe istoty żywe, oznaczyła drogę swą kolorową krwi ścieżką. Druga Alicja zawsze śpiewała w krainie, niezliczoną ilość słów ubrała w dźwięków ton. Ześpiewując z całego siebie duszy swej, stworzył taki wioski dziwny, pikowany ten. Ten Alicja był piękną różą, zastrzelony przez szaleńca do w miejscu swy. Dzięki tej ofierze piękny czerwony kwiat nigdyś uwielbiany został zapomniany. Trzecia Alicja była młoda, spotkana, piękna i kochana w kraju czarów tej. Mówię, że setki miliony spożyła zielone, piękne, wielkie, no i dziwne, kreplowany świat. Ta Alicja miała jego klienta, ona nie pozostała przez jedyny zaczęły sen. Popijając herbatę pod krzakiem różykam, zaproszenie otrzymując będące tam żółtą kartą Afryki. Czwarta Alicja była młoda rodzeństwa, z ciekawością zwiedzająca krainę czarów, przekraczając przez niezliczą małą ilość drzwi. Choć dopiero co byli teraz uczyni, brat, nie bierze tu prawdziwej Alicji lecz. Nie obudzić się już mieli ze swego snu, już na zawsze pozostali w krainie czarów. Kto będzie następną Alicją?